Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem przecież kolejny odcinek z Gothica 2 Noc Kruka i dzisiaj postaram się, a zresztą się prześpimy, bo zaraz będzie noc, a po Jargendarze nie chcemy przecież chodzić w noc. Ponieważ na razie sobie będziemy wykonywać, czy sobie będziemy zwiedzać, a przy okazji to będzie wykonamy, kurde zapomniałem, nie może, wykonamy kawałek misji relikty, dokładnie 2/5. Będzie zakończone tej misji przez nasze spacerki. Myślę, że to w tym odcinku się uda zrobić. Oczywiście wbijemy poziom tu, ponieważ nam brakuje już tylko 800 expa. Oczywiście jak wiemy 800 expa, od razu wracamy. Chociaż nie, nie wrócimy od razu, ponieważ znajdziemy teleport i dopiero później wrócimy. Kurde, zaspoilerowałem, że znajdziemy teleport. Okej. Okay. Tam mamy Jacka, Alligatora, się powiedzieć, tego już sparoła. Mamy tam Jacka, Alligatora, no do niego na razie nie idziemy, ponieważ na razie nie mamy ochoty iść do obozu piratów. Na razie mamy ochotę sobie poekspić, prawda? I oto nowy rodzaj pełzacza, a mianowicie polzacz, boże, pełny chciałbym powiedzieć, polzacz pełny. Why not? Polzacze pełne zawsze w modzie, tak. Polny pełzacz, chciałbym powiedzieć, oczywiście. One są troszeczkę mocne, jak zresztą widać, zabrałem już dość sporo HP, a były tylko dwa naraz. Trzeba sobie zregenerować HP-sa. I ruszamy dalej. Daje mi sobie tak jak normalne pełzacze, czyli 120. Ale są nieco mocniejsze. O my ładne! Zresztą tutaj w tym skórka, jak mówię, wszystko jest mocniejsze. Nawet takie pełzacze. Mówię, że to nowy rodzaj potworna i te samo expa. To jest o wiele, wiele trudniejsze. Boziu! Ale na razie nie wracam. Chcesz, bym wrócił. Nie, zresztą nie mamy daleko przecież. No to czekałem. Myślę, to mi troszeczkę szybciej, ale z mojej głupoty zapomniałem, bo wtedy miałem długą przerwę w nagrywaniu Gothica i zapomniałem, że my już przecież oszczędzaliśmy wcześniej te punkty. Jest Myxir. To jest Myxir? Nie. Nefarius. Kronos. Myxir. Choć nauczysz mi ostatniego języka, czyli języka kapłanów. Naucz. Dobra, naucz mnie, tak. Idź. Ta. O. No. Nie mów. Jest. Czyli już umiemy wszystko. Like a boss. Boss. I teraz przechodzimy do naszych tabliczek. Też mam dużo. Się nam przyda. Bo takich tabliczek znajdzie naprawdę dużo. Tabliczki życia, to dopiero się one przydadzą. Mamy ich sporo, a jeszcze ich sporo znajdziemy. A widzicie, jak idzie bosko po prostu. Dzięki czemu będziemy mogli lepiej walczyć. Zabawy o śmierci w Jarkendarze. A to się nam bardzo przyda. Takich tabliczek znajdziemy oczywiście więcej, więc nie martwcie się. Ładnie, dwa. Like boss. I mamy mistrza! Ale wyśniemy tym, już nie będzie mistrz. Tak, mamy więcej siły, many, życia. Możemy udać się na walkę, ponieważ mamy już mistrza w mieczu jednoręcznym. Będzie nam się łatwiej walczyło, mamy więcej życia, to tym bardziej nam się będzie łatwiej walczyło. Więc jest szacunek. Oczywiście muszę się pierwszy nauczyć, znaczy nauczymy się siły, broń dwuręczną zostawimy dopiero na później. Patrzcie tak, jep. Widzicie jaki lamus? Zobaczmy co to jest. Zawsze coś można znaleźć ciekawego. Strzały. Bierzemy sześciuteńko, wszystko się przyda. Muzyka jest genialna. Przejdzie się przez jakiś nam czas. Dobra. Bez. Jarka, że tego jest naprawdę sporo. O, jaszczur, jak? Znaczy, no jaszczur. Czemu ja od razu wszystko mówię w liczbie mnogiej?
W końcu Mistrz Miecza po tych, po tylu odcinkach, już chyba nawet więcej niż odcinków z Gothica, niż z Gothica 1, zresztą to jest akurat logiczne. Gothic 2 wolniej się rozkręca, ale za to jest zajebisty, tak czy siak. Niczego tu nie znajdę. I tak, pod żadnym pozorem. Chyba, że idziemy do tego miejsca dopiero w rozdziale trzecim. Tak mówię, nie idziemy w prawo. Czemu nie idziemy w prawo, by nie zostawać? Tam są orkowie. A wiadomo, że my byśmy sobie z orkami nie dali rady. Nic tu nie ma. Dlatego nie podchodzimy tam, ale tam jest jedna skrzynka, w której może, ale nie jestem pewien, może być coś ciekawego, prawda? No idź. Bo tam podejdziemy tyłem. Może być tabliczka? Może nie być. Przy okazji będziemy sobie zbierać jagody. Skrzynka. Poglądajmy się jeszcze za daleko. Lewo, lewo, tak. Lewo, prawo. O. Jak mówiłem... A, dobra, to nie ta tablica. Ale zawsze coś. Jeszcze nie biegniemy, ponieważ za tą ścianą jest ork. A my nie chcemy... Dać na siebie uwagi orków. I sobie przeskoczymy tak ładnie. O. Like a boss. I bagienny szczur leży i kwiczy. Okej, okay, ten znajduje się pewien troll. Tego nie zabijemy tak łatwo. Nie trzeba się uda. Chyba nie, ponieważ nie mamy żadnej dobrej... Co wy teraz? Gromem dwa razy się go pyknie i... Niby nie wie, co się stało, chłopak. Tyle co zabiera? I w zwojach jest plus. 5 many. Tylko zabiera i jest... Bosko. No chodźcie tutaj, Boże. Faster! A teraz pan troll musi poddać się naszemu czarowi. Tylko czy go to, na go to walnie? Z takiego daleka. Czy mu to zabierze damage'a w ogóle? Tak, troll ma na to wyjebane. Mówiąc takim słowem, lekkim. Trafmy jeszcze raz. Mój Boże. O my god. Miała wyjebane na to troll. Więc nawet nie ma co... Okej, okay, więc sobie wczytajmy grę. 56, 55, 56. Więc nasz drogi troll ma na nas wyjebane, dlatego do niego nie podchodzimy. A jak wiadomo, trolle mają przy sobie dość interesujące przedmioty. Nie wiem, ile już nagrywam, ale mam to w dupę. Ale nie podchodzimy tak ciego tego trolla. Udało nam go jakoś ściepnąć, to by było fajnie, ale wątpię w to. A ten troll ma tam, ale dobrze pamiętam, dość ważny przedmiot. Ognista, deszcz ognia czy coś takiego tam ma przy sobie ten troll. To trzeba niego jakoś tam wyciągnąć. Przynajmniej odgonić go stamtąd i szybko wziąć przedmioty i uciec. Zamrozić się go raczej nie będzie dało. To jest pewne. To jest troll. Jest za duży, żeby można było go zamrozić. Spróbujmy go stamtąd wziąć. Strzał też nie da rady. Hej, trolu! Hej, ty! Wielki rubasie! No chodź tutaj, nie drzyj ryja. Mani, zresztą nie ukrywam swojej metody walenie trolla w dupę. Żeby to nie zabrzmiało jeszcze, jakoś tak wiecie. Myślę, że dałby radę nawet. Zapiszemy, zapiszemy, co wy. Spróbujemy. Panie trolu. Otrzyma pan zaraz kilka solidnych uderzeń w dupsko. Ale to miejsce nie jest zbyt dobre na... Chociaż... Oh no! To miejsce nie jest zbyt dobre, wam powiem. Ale jakoś sobie poradzimy. Nie ma co wyprzydać. Jest okazja ubić trolla, ubijamy. Dobra. Yeah! Pierwszy palec skoczył. Troll ubity.
Ale się męczyć z jakimiś odganieniami tego trolla. No i tak, ten troll powinien mieć przy sobie. To nie ten troll! A nie, dobra. A tak, i tak to nie ten troll. Ale mikstury tam się nam przydadzą. Dobra, zaraz znajdziemy pierwszą ze świątyń. Niesamowite, prawda? Te emocje. Tu nie ma poznaczenia, nie jest tutaj gdzieś. Aaaa, pycz! No chodź tutaj. Tak, chodź tutaj. No i mając mistrza, taki polny pełzacz jest nikim. Niczym. No. Dobra, pieczote gobliny zasrane trzeba będzie ubić. A te gobliny mają pancerze, jak widzicie. What the fuck! I widzicie, nam strasznie HP zeszło przez te gobliny. I tutaj, co ciekawe, lagi, czyli lagi, chodzi o te broni od goblinów, są białe. To jest nieco dziwne, ponieważ to jest jedna i ta sama broń z dwoma różnymi teksturami. Gdybyśmy wzięli teraz tą lagę do Corinis, ona by zmieniła kolor z powrotem na swój naturalny, czyli na brązowy, czyli na taki patyk. To jest troszeczkę dziwne, ale cóż. Jakieś tam malutkie coś takiego. Dobra, teraz idziemy kuferek sobie otworzyć. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, kurde no, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 no what the fuck, jak to było łatwe. Cero naszyjnik i ryba, no super. Ale tutaj coś jeszcze jest ukrytego. Znaczy no nie jest to tak ukryte, ale jest. Słyszałem jeszcze jakiegoś polnego, tak, nie żartuję, widzieliście ten krzyż. I widzicie tam już świątynię w tym, na tle kopania kilofem krzyżyka. Sądzę, że coś znalazłem. Coś? Czy jest coś, coś interesujące? Mikstura, szybkość! Okej. Okay. Zregenerujmy sobie troszeczkę życie. Okej. Okay. Like a boss. O. Okej, schodzimy niżej. No chodź tutaj. Pierwsze chciałbym się uporać z takim jednym koleżką, który zwykle mi przeszkadza. A mianowicie tutaj będzie ten koleżka. Nazywa się Pan Bagienny Golem. No! Właśnie on jest tym bardzo przeszkadzający. Rekendar czy zapasowa sobie? Dobra. To jest właśnie nasz koleżka, nazywa się Pan Bagienny Golem. I tu jest jeszcze jeden pełzacz. W takim oto... na dziwnym miejscu. No i tak. Pan Golem. On jest dość upierdliwy. Według mnie to są jedne z najsilniejszych golemów. No nie! Miałeś skoczyć, ty twelu! Dwa... tu czy tu? Tu. Kurde, miał skoczyć, a nie skoczył, no. Chyba, żeby go gromem ubić, byłoby łatwiej, bo strasznie męczę się. Będę się z nim męczył strasznie. Albo go... nie, to jest na tle klona, nie umarłych. Spróbujmy go przytupić tym. Pięć! Celu! On nas goni. I pytano. Czyli trzeba będzie użyć jednak gromu. Cóż, co zrobić? Nie widzisz mnie. Obok mnie ona hita. No nie, naprawdę, seriously? No! Albo dobra. Dobra, walić ten grom. Golem nie żyje, to jest najważniejsze. Grom zawsze można sobie odkupić później. Najważniejsze, że golem nie żyje. To jest najważniejsze. Oczywiście jeszcze grom nam będzie potrzebny, inne tam, inne takie magie. Czy jest jeszcze chrząszcze? Trzeba je zabić! 10 ekspa zawsze w cenie.
jest taka skrytka, taram, za krzaczkiem. Rady wspólne. I tutaj znajdują się gobliny. Kurde, nie tutaj, fail. Tutaj znajdują się gobliny. Niejakie gobliny czarne, czyli najbardziej wkurwiające gobliny z całej gry. No i goblinskie wojowniki. Same goblinskie wojowniki. Jeszcze lepiej. Tam dalej będą chyba pełzacze. Exactly. Dokładnie to, pełzacz wojownik. No i co tu mamy? Była narodu, zwój, no i taki tam. I tam mieliśmy jeszcze kuferek, który sobie otworzymy. Lewa, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, nie, lewo, 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 prawo, prawo, prawo. No, ja muszę to mówić na głos, bo inaczej bym się pogubił. No i tablica walki bronią jednoręczną. Fuck yeah. Ja zaraz to doczytam, bo nie mam sensu, żeby później czytać wszystko na raz. Jakbym to zebrał. Tamtych wcześniej nie czytałem, ponieważ no... nie miałem takich umiejętności, ale teraz już je posiadam, więc możemy używać takich goblins. I tak, tam jest pewna część, do której można się dostać, ale pewnie zastanawiacie się jak. Jest wymagana do tego akrobatyka, bez tego ani rusz. A ja akrobatykę akurat posiadam. Musimy ustawić się tak, żeby ten most zobaczyć. Czyli musimy skoczyć tam. A stąd widzicie, coś się błyska. Mieni się wręcz zajebiście, dlatego tam skaczemy, bitch please, jeb. Tutaj nie ma tego baga, żeby móc wylądować sobie bezpiecznie. Teraz znajdują się nieciekawi przyjaciele, mianowicie pan kamienny strażnik, którego trzeba szybko zadupić. I tu jest jeszcze jeden, więc tylko zignoruję życie, żeby nas nie zabił. Mnie no. Okej, safe. Tu jest jeszcze jeden. No, widzicie, mam tutaj krzyżyk. Sobie zaraz kupię. I tam mamy kolejnego kamiennego strażnika, który na nas rusza szarżą. No okej, okay. Oni nic w sobie nigdy nie mają, jedynie coś możemy znaleźć w kufrach. Lewy. I kamienna tablica magii oraz rubinowe ostrze, które nam się nie przyda. A tablica magii 3 nam się... No, nie jesteśmy magami, ale... Many więcej nam nie zaszkodzi. Wolałbym, żeby to była tablica dotycząca siły walki bronią jednoręczną, bądź też łukiem, ale... Zdejmijmy tablicę, nie ma co marudzić. Okej. Sejwik. Wiarygodność dość często mi się gra, wyłączam, więc będę sejwował. Nie wiem, ile już gram. A nie chcę, żeby za krótki był odcinek. Kop, beziaku, kop. I teraz nam wskoczy. Sądzę, że coś. I kamienna tablica, ale to nie ta fajna. Jeśli zastanawiam się dalej, co to jest, ja wiem. Dlatego tam podchodzę na końcu. I mamy oto. Teraz tablicę walki bronią dwuręczną, to nam się może przydać. W późniejszym etapie gry. Patrzcie, za niedługo będziemy już wojownikiem bronią dwuręczną. Ani wydałem ani jeszcze jednego punktu na to. No i co to mamy? Mamy, to jest magiczny łuk. Tak samo jak znaleźliśmy ten płonący łuk w Korinic na wieży. Tam gdzie znajdowali się bandyci Dextera. I w jednej z tych skrzyń powinno być więcej magicznych strzał. Mamy ich bodajże... A! Chyba już wzięliśmy nawet je. Czy znaleźliśmy je wcześniej? Dobra. Nieważne. Teraz musimy przeskoczyć zaś tam. Co jest już nieco trudne zadanie, ponieważ to jest niżej. Jest to dosyć daleko teraz. Bo tak to praktycznie skakaliśmy stąd. A tak to musimy skoczyć nieco dalej, więc podchodzimy na sam możliwy kraniec. Puszczamy i alt. I modlimy się, aby doleciał. Okej, like a boss. Okej. Lecimy dalej.
Tutaj nie wiem, co tutaj będzie. To będą chyba zombies. O, pełna regeneracja życia. Idzie on, nie for me. Po splądrowaniu tej oto świątyni, tu są zombie, tak? Yep. Chyba użyjemy tej gromu, wam powiem, na tych zombiaczków. Żeby się nie męczyć, chociaż... Gnijcie, skurwysynu. Dawid, szybciej! Dobra. O kurde, kurde! Nie no, to nie... To... A, dobra, zresztą. One są dosyć mocne, więc... Będziemy mieli szybsze, będziemy mieli łatwiejsze zadanie do wykonania, czyli... Nie lubię, jak one się tak cofają. Zombie są głupie. No, jest, są fajne, ale są głupie. Takie dość średnie do zabicia. A może te w zbroje, bo to są nowe rodzaje zombie. Zombie w zbroi. Jej, śmieciu! Co ja za głosem mówię? Skąd ja go znam? Skórzany mieszek, jak fajnie. I mam, widzę rybę. Tej ryby tu jest schowana. Tu mamy... Trzy wytrychy. Kurde. Kto używa takiego głosu? Ja nie będę potrafić pewnie skojarzyć. Robi taki głos. Kurde. Głos... Ten głos muszę skądś znać. Skąd? Kto go używa? Zaraz będzie pierwszy artefakt. W tym nocy kruka są poruszane tak artefakty, wiecie, te pradawne świątynie i tak dalej, tak dalej. Prawo, lewo, like a boss. I mamy walkę wewnętrzną, stara kamienica oraz fioletowa kamienica, czyli coś do questa głównego. Lewo, prawo, lewo, gotowe. I teraz sobie skorzystamy z tej tablicy. I przeczytam sobie, co pisze na tej tablicy. Bo to jest ważne. Audron był też tym, który z pomocą Cardimona zapieczętował zewnętrzną bramę świątyni. Żaden z nich nie przeżył tego rytuału. Jedynie ja pozostałem, aby być świadkiem tych wydarzeń. Oby Radames przez całą wieczność gnił wewnątrz świątyni. A ja na początku nie wiecie, co chodzi i tak dalej, ale cóż, z pewnym momentem wszyscy się skapnili. Cóż, nie wiem, ile odcinek trwa, nie chcę, żeby on był zbyt długi. Ponieważ tak, muszę lecieć się uczyć niestety. A z tym odcinku wybierzemy się do drugiej świątyni i uruchomimy kolejny kamień teleportacyjny. Myślę, że ten odcinek mu się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Skotika 2, Noc Kruka, cześć!